Loża radiowa w Radiu Opole. A gościem dzisiejszej Loży Radiowej jest profesor Stanisław Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie profesorze, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o powiększeniu Opola, bo ta dyskusja się przetacza przez region już od kilku miesięcy. Pan jest zwolennikiem czy przeciwnikiem tej idei? Jestem absolutnym zwolennikiem. Uważam, że ta idea jest spóźniona przynajmniej 15 lat. To jest nienormalne, żeby Opole było zamknięte w tym ciasnym kręgu kilkunastu ulic wokół rynku. Ja mieszkam na Zaodrzu. W odległości ode mnie jest tylko kilometr jest Winów, a to już jest wieś. Półtora kilometra to jest Chmielowice. Tam mieszka większość moich przyjaciół i pracowników uniwersytetu. Nie może być tak, żebyśmy Opole zamknęli w tych jeszcze pruskich ramach. Jeżdżę po Polsce i przeżywam takie upokorzenie, wręcz powiem. Co się stało z takimi miastami jak Rzeszów, jak Radom, jak Lublin. Proszę Państwa, po wojnie Opole było pięknym, czyściutkim miasteczkiem bawarskim. Tam była tak zwana wschodnia ściana. Dzisiaj się mówi jeszcze o wschodniej ścianie. Dzisiaj wschodnia ściana przesunęła się na Śląsk Opolski i Dolny Śląsk. Tam, jak się patrzy na Rzeszów, jego otwarcie, podjazdy, autostrada, która się wbija w miasto, te wszystkie rozwiązania imponujące. Natomiast do Opola ja wjeżdżam od strony Wrocławia, jakieś rondo w Wrzoskach, jakaś brodawka, gdzie tir nie nawróci, jakieś łańcuchy tam są wieszane, w które można, przepraszam, krowy wiązać. Wjazd do Opola od strony Namysłowa, zamiast zrobić pod obwodnicą normalny podkop, tunel, żeby to robią jakieś dramatyczne rondo, które nie wiadomo jak wyjechać i jeszcze obijają deskami w wysokości 4 metrów. Ale Opole granic, zabite deskami. Zmiana granic to wszystko zmieni? Nie zmieni, ale należy wreszcie to przełamać i nie iść w taki mały partykular, że ktoś więcej czynszu zapłaci, jakieś tam grosze będą. To jest przyszłość tego województwa. Opole musi dostać powietrze, musi dostać rozpęd i ono musi wchłonąć pobliskie miejscowości, jak to się działo gdzie indziej. Ja w tej chwili napisałem książkę o Łódzku, 8 tom Atlantydy. I tam jest historia walki o powiększenie Łódzka. Łódzk w czasach carskich stracił stołeczność, do Żytomierza przyniósł stolicę Wołynia, a później do Łódzka. I było to miasto zapyziałe. Przychodzi prezydent Zieliński i przy wielkim oporze doprowadza do powiększenia Łódzka, dodania mu stołeczności. I myślę, że to trzeba tu zrobić. Po prostu jestem za tym jak najbardziej. Kto tego nie widzi, no jest krótkowzroczny. Dobrze, panie profesorze, ale mamy do czynienia z protestami mieszkańców okolicznych miejscowości. Jak im wyjaśnić, bo oni nie zgadzają się z argumentami prezydenta Wiśniewskiego. Bo oni mówią, jak to naszym kosztem się będzie odbywało. Bo to był błąd w sztuce na początku, się zatrzęło. I to trzeba po prostu ten błąd naprawić. Po prostu nagle wytworzono wokół tego histerię polityczną. A polityka w Polsce jest trucizną. Jak się coś podzieli politycznie, to wtedy już nie ma racjonalnej rozmowy, tylko jest bijatyka. Już druga strona nie przyjmie argumentów tej innej strony. I jak w to się wkręciło politykę, to się stało. Ale to jest wszystko do odwrócenia. Tym ludziom powiedziano, że strasznie dużo stracą. Co stracą? Że a będą... jak to odwrócić, panie profesorze? Ja myślę, że trzeba spokojnie do tej sprawy wrócić i rozmawiać. Jeżeli Chmielowice... Ostatnio rozmawiałem z kilkoma ważnymi postaciami w Chmielowicach. Chmielowice są bardzo piękną wsią, zadbaną. To jest taki opolski Konstancin, gdzie mieszka elita intelektualna i gospodarcza miasta. Chmielowice płacą około 2,5 miliona podatku do kontrakcji, co to wchodzi. Ale dostają stamtąd 500 000. Z tego, co ja się dowiedziałem. Gdyby prezydent powiedział, słuchajcie, nie tylko jedną drogę tutaj postawię, ale dwie, trzy, inaczej to rozwiążę. To by już była inna rozmowa. Tu trzeba pokazać nie tylko tą globalną wizję, którą ja mówię, że Opole musi mieć oddech, ale też interes poszczególnych wsi. A on nie został dokładnie powiedziany, wyartykułowany. I dlatego nastąpił bunt tej społeczności. Ja znam małe społeczeństwo, jestem z Pępic, to wiem, społeczność wiejska jest bardzo zatomizowana, ona rzadko się spotyka. Jeżeli nakręcono tak, że ona się nagle zebrała i się konsoliduje, to coś było aż niezwykłego. Ludzie nie wiedzieli tego. Natomiast pojawili się politycy, zagrali tym i chcą piękną ideę zniszczyć.
Jeżeli się prezydent cofnie przed tym, rada cofnie, to znaczy przegrają wszystko. Będzie to, co było. To jest to, co ja miałem kiedyś, kiedy brałem Wzgórze Uniwersyteckie. Kiedy brałem to zniszczony, zdewastowany szpital, który był bez stropów, zawalający się. Pierw krzyczano, że jestem megalomanem. Później, że jestem komunistą, bo tam był plac, na którym sprzedawano banany, pończochy i kapustę. To był świeży kapitał. To on chce kapitalizm. Z komunista chce zniszczyć. Później mówią, że jestem złodziejem nagrobków, pomników i tak dalej. Gdybym się wówczas ugiął przed tym, Opolu nie byłoby tego zjawiska, jakim jest Wzgórze Uniwersyteckie. Trzeba było to zrobić. Nie wierzono, że to się da zrobić. I tak samo uważam, że sprawa przeforsowania tego jest istotna dla przyszłości regionu i miasta, jego oryginalności, jego ważności. Jeżeli my tego nie zrobimy, to będzie Łomża, Kutno z Opola. Do rozmowy wrócimy za chwilę. A w Loży Radiowej wracamy do rozmowy z profesorem Stanisławem Nicieją, rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Panie profesorze, powiedział pan, że jest pan zdecydowanym zwolennikiem powiększenia Opola, że miasto musi się w ten sposób rozwijać, ale mieszkańcy tych miejscowości, które nie będą przyłączone do miasta, czy które mają nie być przyłączone do miasta, mówią, to się odbędzie naszym kosztem. Tam będzie być może lepiej, ale my zbiedniejemy. No właśnie, rozpoczynam taką opinię. Nie wiem, skąd ona się bierze. W jaki sposób zbiedniejem, że wchodzę w duży organizm, że to nabiera walorów stołeczności, że będzie obowiązek władz municypalnych miasta, żeby to były porządne drogi, żeby ale to było zadbane. Zbiednieją ci, którzy nie będą włączeni do miasta, te pozostałości gmin, bo to nie całe gminy będą przyłączone do Opola, tylko fragmenty. Ja tak głęboko nie wnikam, kto tam może stać, ale generalnie ja myślę, że zyska, nawet jak sprawa jest dobrzenia. Przecież nie jest normalne, że na przykład elektrownia, gdzie ona jest dołączona do Bełchatowa, gdyby się wtedy udało, że dyrekcja elektrowni jest w Opolu, to już jest inaczej płacony podatek, to inaczej jest w ogóle rozwiązane. A w tej chwili myśmy sobie dali wykraść podatek z wielkiej elektrowni i daliśmy go do garnka ogólnopolskiego. I nikt nie ubolewa nad tym, że nagle wyrywa się ciężkie miliony tu, z tego regionu, tu ludzie pracują. To trzeba przywrócić, to trzeba po prostu rozegrać przy dużym organizmie. To się da zrobić. Przy małym, jak Opole będzie małym takim powiatowym miasteczkiem, to tu nigdy nie osiądzie poważny przedsiębiorca, poważny finansista. Kolejny aspekt tej sprawy, integralność. W sprawę włączyła się także mniejszość niemiecka, która już otwarcie mówi o tym, że straci na powiększeniu Opola. Te straty polegają na tym, że do rad w danych samorządach nie będą wchodzić członkowie mniejszości niemieckiej. Jak pan odnosi się do tego problemu? Z dystansem wielkim, jakieś politykierstwo, co znaczy, że ktoś nie będzie wybrany, to co? To kogoś innego wybiorą. No życie jest takie. No, to jeżeli na tym polega, że nie będę wybrany, to dlatego protestuję. No życie jest takie. Demokracja boli. Człowiek wygrywa i przegrywa. Wykaż swoją inteligencję, swój zmysł organizacyjny i wybiorą cię. Jak nie potrafisz, to nie, że sobie zrobisz grupę kolegów czy jakiś jednolitą społeczność, która ci będzie popierać i będzie odwiecznie popierać. Nie, to jest takie mówienie, jak się nie ma o czym mówić, że tu coś się rozmydli, tu się rozpłyną Niemcy w Polakach i tak dalej. Ja tego w ogóle nie rozumiem, co znaczy. To jest jedno społeczeństwo, słuchając się tym samym językiem, mówiąc tylko o innych korzeniach, Kresowiacy o swoich, Ślązacy o swoich, Niemcy o swoich. To nie ma nic wspólnego z tym, że ktoś kogoś rozmydli, zawłaszczy i tak dalej. Ja tu nie widzę zagrożenia dla mniejszości niemieckiej. Ona sobie świetnie radzi, funkcjonuje, jest gospodarczo zasobna i na pewno nie straci. A że kilku liderów nie będzie wybranych, to ich sprawa. Po prostu w życiu tak jest. Raz się jest wybranym, a później nie jest się wybranym. Odchodzi się i daje się pole działania dla tych, którzy mają akceptację. Pan doskonale o tym wie. Wiem, bo odchodziłem, wracałem, przegrywałem, wygrywałem. I nie obrażałem się na rzeczywistość, że nagle ktoś się ode mnie odwrócił, mimo że był moim przyjacielem w jakimś momencie, a później zapomniał. To jest życie. Małżeństwa się rozchodzą. Nic nie jest do końca stabilne. Przyjaciele bardzo blisko związani nagle przestają mieć potrzebę spotykania się na kawie. I co? W sprawę zaangażował się także Kościół. Biskup Andrzej Czaja rozmawiał o powiększeniu Opola z ministrem Błaszczakiem. Do Warszawy pojechał razem z posłem mniejszości niemieckiej, więc możemy przypuszczać, że biskup prosił ministra o zostawienie sprawy takiej, jaka jest, czyli żeby Opole się nie powiększało. Jestem daleki od spekulacji, kto z kim jechał i co rozmawiał, to mnie nie interesują kule rozmowy. Jak znam autorytet księdza biskupa Andrzeja Czaj, profesora Uniwersytetu Opolskiego, jest to człowiek bardzo otwarty i działający w kierunku
kojenia, łączenia. Jest fantastycznym następcą arcybiskupa Nosola i myślę, że działa tak, żeby ta społeczność się jakoś dogadała, zrozumiała. I sądzę, że sprawa połączenia, powiększenia Opola nie szkodzi temu. Można wywołać histerię, że to nie wiadomo, coś się zawali, że te wsie od razu spałpezone zostaną, są zepnięte. To jest taki polityczny humbug, którym jest grane. Pojawiają się nowi jacyś liderzy, próbują coś wygrać. Czasem jacyś dinozaurowie polityczni, których już zapomniano i chcą zaistnieć. No, są różne sposoby, ale uważam, że Rada Miasta, prezydent musi mieć siłę, żeby to przeprowadzić. Jeżeli przeprowadzi, będzie ważnym prezydentem w dziejach tego miasta. Tak jak kiedyś był Musioł, tak jak kiedyś był Pogan, który wiele tu zrobił, dzisiaj go zapomniano, skopano, zrobiono z niego nie wiadomo kogoś. Ma swoje zasługi, ma swoje też rzeczy, które są niechlubne. A jest tutaj w historii tego miasta kilkunastu prezydentów, o których nic nie wiemy. Byli, przeminęli, nie zostawili śladu. Byli po prostu urzędnikami bez jakiejkolwiek wizji. Byli wizjonerami ciepłej wody. Masz ciepłą wodę w kranie, to już jest dobrze. Taka filozofia ponosi klęskę, bo jest ciepła woda, a później ktoś tą A Opole powinno się powiększać w tym kształcie, czy może powinny te zamiary być nieco zmniejszone? Ja to dokładnie nie wiem, jak oni chcą iść daleko. W każdym razie są specjaliści, którzy to określili, te granice, i jakoś to motywują. Trzeba mieć jakieś zaufanie do ludzi kompetentnych, którzy nad tym siedzą. Jeżeli to wykręcili w ten sposób, to znaczy, że jakaś tam jest w tym logika i uważam, że to trzeba zrobić. W każdym razie najważniejsze jest nie zostawić Opola w granicach niemieckiego, pruskiego Opeln. To jest inny czas. Ono miało wtedy 60 tysięcy mieszkańców, dzisiaj ma prawie 150. Rozbudowały się nowe dzielnice. Nie może być uduszone w tych wąskich uliczkach, w tym, co w tej chwili jest, bo będzie Kutnem albo Łomżą. Do rozmowy wracamy za kilka minut. W loży radiowej wracamy do rozmowy z profesorem Stanisławem Nicieją, rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Panie profesorze, mówi pan, że Opole nie może zostać w tych wąskich ramach, w tych granicach, w jakich jest teraz, musi się rozrastać, ale przeciwnicy powiększenia Opola mówią, jeżeli tyle okolicznych wiosek będzie włączonych do miasta, to miasto będzie miało charakter wiejski. Nie, ja mieszkam w dzielnicy Malarzy. Po niemieckim Opolu były dwie dzielnice takie domków jednorodzinnych. To jest Generalska, bardziej elegancka, tam mieszkali bogatsi ludzie, trochę mieszkało na pasiece, a dzielnica ta Malarzy dzisiaj, to była kolejarska, domki takie mniejsze. To dzisiaj jak porównuję, jak wygląda ta dzielnica Malarzy, która uchodzi za ładną dzielnicę, bo z Chmielowicami, z Winowem. No to nie ma porównania. No naprawdę, to jest kwestia, to jest urodziwe, to jest ładne. To może wejść jako dzielnica Opola po prostu. Ja tak to widzę. Myślę, że Winów, Opole, to powinno wejść. Chociaż, panie profesorze, słyszę ze strony sceptyków, którzy mówią tak, no tak, Opole po powiększeniu będzie miastem, w którym będziemy mieć teren polowań na dziki. No to można takie właśnie humugi puszczać, takie bonmoty tworzyć. Proszę pojechać do Rzeszowa, do Lublina, zobaczyć, jak miasto się rozrosło, jak poszło. Rzeszów po wojnie miał 20 tysięcy ludzi. Nazywał się Mój Rzeszów po prostu, bo społeczność żydowska tam dominowała. Nie było tam żadnej właściwie ulicy, która była wybrukowana. Chatki liche. Proszę zobaczyć dzisiaj to miasto, jak wygląda. Jak wygląda Urząd Marszałkowski, postawili po wojnie. Jak wygląda Urząd Wojewódzki. Jak wtłączono te wszystkie. I to jest dzisiaj miasto, które przechwyciło funkcję Lwowa. Imponujące. Wjeżdża się autostradą w środku miasta, się wbija, rozjazdy, tunele. A u nas to wszystko, co Piastowska, jak ona została zaniedbane, to wszystko zostało to zostawione, bo uważano, że to jest piękne, to będzie zawsze. Czas się zmienia, XXI wiek i on wymaga innego myślenia, innych ludzi, innej wyobraźni. Wobec tego po prostu się cofniemy, nie obronimy tego województwa. Zepchną nas i wejdziemy w struktury śląskiego, a tam będziemy tak jak Racibórz uschnął. Czy będziemy tak jak we Wrocławskiej do nas to żyje. Po prostu nam tu wszystko zdławią. Politechnikę zamkną, uniwersytet zamkną, poprzenoszą nawet główny urząd pocztowy, bo powiedzą po co? Tu jest takie małe miasteczko, przegrało swój czas. Nie możemy czasu przegrać. Jeżeli tego prezydent Wiśniewski nie zrobi, to przegra swój czas. Przegra.
musi mieć determinantę, że ma to zrobić i ma szukać sojuszników i ma zrobić inteligentne argumenty, gdzie powie ludziom, to co ci mówią, że tracisz na wejściu do Dużego Opola, to nie jest prawda, bo ja ci wykażę, że to nie jest prawda. To ma zrobić. Jeżeli to zrobi, to sprawa pójdzie już dalej bezboleśnie. Bo dalej jest zacietrzewienie, czyli polska bijatyka, podział jak w parlamencie, że nie trzeba nam wojny z zewnętrznej, bo my się sami pozabijamy. Tego trzeba uniknąć. Rzeszów, proszę państwa, rządzi tam od lat prezydent z SLD, a rada jest z PiS-u. I nie pozabijali się, stworzyli bardzo ciekawy organizm. Proszę tam pojechać. Z SLD, czyli postkomunista, jak krzyczą pisowcy. Rządzi z pisowcami i fantastycznie, bo się rozumieją, że na tym terenie nie ma partykularyzmu, bo inaczej przechwyci te funkcje inne miasto, inne województwo. Pójdą do Lublina, pójdą gdzie indziej. Chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co pan mówił o podopolskich miejscowościach. Winów, Chmielowice, bardzo ładne, zadbane wsie. Ci, którzy nie chcą, żeby Opole się powiększało, mówią, mieszkańcy Opola wyprowadzają się do nas na wieś, dlatego że to jest właśnie wieś, a nie miasto. Czy pana zdaniem to jest jedyny argument tych, którzy budują domy w Chmielowicach czy Winowie? To jest tendencja ogólnoświatowa. Ludzie po prostu nie chcą w tym ścisku, w blokowiskach żyć. I ludzie lepiej sytuowani, których stać na to, żeby postawić sobie dom jednorodzinny, robią to. I to jest zjawisko ogólnoeuropejskie, wręcz światowe. I tam też są działki budowlane, bo w Opolu trudno o taką działkę. I tam też są działki. Więc ja myślę, że to jest sprawa, ale też oni będą musieli też mieć jakieś tam centra handlowe przy tym, jakieś inne rzeczy, które nie będą trzymały tej miejscowości ciągle w tym takim kaftanie wsi. Nie? Musi być w tych Chmielowicach czasem coś, co że nie, bo wszystko jedzie do Opola i tak dalej. Myślę, że to jest do wydyskutowania, do ustawienia, do rozszerzenia, popatrzenia, jak to robią inne miasta, bo my patrzymy przez pryzmat tylko Opola. Zachęcam, żeby zobaczyć, jak to robią Kielce. Zobaczcie, co z Kielc. Kielce to były, naprawdę to było dziadostwo powojenne. Rynsztok płynął środkiem ulicy, kanalizacji nie było w tym mieście. Pojedźcie, jak rozwiązano to miasto. Jak wygląda tam amfiteatr na kadzielni. Jak wygląda główny deptak miasta. Jakie hotele są. U nas mamy jakieś małe hoteliki. Jak tu miałem zjazd rektorów ogólnopolskich, to nie miałem gdzie ich położyć. W trzech hotelach musiałem ludzi rozlokować. Później miałem w Rzeszowie, jest tam Hilton. Z podziemnym garażem pod hotelem. Nie, że ja nie mam gdzie zaparkować i tak dalej. Musi być ta pewna wyobraźnia. I muszą być pieniądze, bo jak się nie ma tych pieniędzy, się dało wyprowadzić duże firmy stąd i nie płaci się tej podatku, no to wszystko usycha. To jest tylko później pieniądze na parę worków cementu, żeby jakąś dziurę załatać, a nie na dużą inwestycję. Miasta są dzisiaj te, w większości Opola, wszystkie w rusztowaniach, w wielkich dźwigach. Ja tu jadę po Opolu, nie widzę dużego dźwigu, który by mi coś budował, poza tym, że ktoś buduje jakąś tam własną willę. Coś jest w tym złego, to trzeba zmienić i trzeba mieć odwagę. Wiśniewski ma tą odwagę z tym zespołem, niech mu się to uda. Jak nie uda mu się, no to w historii będzie miał złą opinię. Do rozmowy wracamy za kilka minut. W loży radiowej ostatnia część rozmowy z profesorem Stanisławem Niecieją, rektorem Uniwersytetu Opolskiego. A skoro jest profesor Stanisław Niecieja, oczywiście nie może zabraknąć tematu związanego z kresami. Zauważam w ostatnim czasie wysyp tych imprez kresowiaków. Jakby po tych kilkudziesięciu latach obudziła się w nich tożsamość, chociażby w Nysie. Mamy zjazd Tarnopolan w innych miejscowościach, nie tylko w naszym regionie, na Dolnym Śląsku, ale także w innych województwach. Skąd naraz taki wysyp tych imprez i tego poczucia wspólnoty? Bo wreszcie zrozumiano, że historia Kresów to też historia Polski. Mnie często w recenzjach, których mam dużo, nazywają historykiem Kresów. Ja się od tego odcinam. Ja nie jestem historykiem Kresów. Ja nie piszę do jakiejś wąskiej grupy zamierającej, bo czas robi swoje. Ja piszę historię Polski. A Polska się tym wyróżnia na mapie Europy i naród polski, że w tysiącletniej historii tego państwa Polska miała pulsujące granice. Po prostu nie leżała w tym samym łożysku. Hiszpania leży w tym samym miejscu między Pirenejami a Portugalią. Włochy mają ten sam kształt buta włoskiego i nie odpadł im obcas, czy dolepił się nowy. Wyspy Brytyjskie, czy Dania, a Polska miała inny kształt w czasach Piastów, inny w czasach Jagiellonów, inny w czasach Wazów, już była mniejsza. W czasach Jagiellonów była państwem sięgającym od morza do morza, od Bałtyku do Czarnego.
liczyła 1 200 000 km2. Czyli była 4 razy większa od dzisiejszej Polski, to ma 312. W tym państwie był Kijów, Smoleńsk i Charków. Już w czasach Wazów była mniejsza, bo odpadły po powstaniach Chmielnickiego Kijów. Później był czas, że Polski nie było na mapie. Warszawa była rosyjska po rozbiorach, Kraków i Lwów austriacki, a Poznań niemiecki. Był czas, że wróciła na mapę Europy i wtedy rzeka Odra płynęła przez Niemcy, a rzeka Dniestr przez Polskę. Dzisiaj rzeka Dniestr płynie przez Ukrainę, więc jakby ktoś chciał pisać historię Polski, państwa polskiego, to by sobie musiał wziąć 3/4 mózgu. Później się urodził Moniuszko, Kościuszko, Słowacki, Piłsudski, Lem, Herbert, Konwicki, Kazimierz Górski, żeby powiedzieć piłkarsko, bo jest teraz na to czas. A co wpłynęło urodzi na to? Urodzi się poza tym. Więc dzisiaj, jeżeli Polak normalnie wykształcony ma być, to on musi wiedzieć, że był Zbaraż, że był Kamieniec Podolski, że był Łyczaków we Lwowie, że jest Ostra Brama w Wilnie, co to jest Krzemieniec, Liceum Krzemienieckie. To jest kawał historii Polski i mówienie o tym jest ważne i zaczęło się. Dlatego moje książki mają taką recepcję. Proszę Państwa, książki ja wydaję co pół roku. Dzisiaj jest więcej ludzi pisze książki niż czyta. W Polsce jest taki dramat. W Polsce wychodzi rocznie 22 tysiące tytułów. Byłem teraz na kiermaszu w Rzeszowie i tam prezes Gaudyn o tym mówił. Co zrobić, żeby twoją książkę czytelnik wziął do ręki, popatrzył, a później kupił. Musi znać. Jeżeli te książki są kupywane w takich nakładach, jeżeli jestem na spotkaniach, czy ludzie tym żyją, to rozumieją i mają taką potrzebę, czują swoje korzenie. Późny wnuk poczuł korzenie swego dziadka z Krzemieńca, z tego. To jest wcześniej. Właśnie, do tego chciałam nawiązać, panie profesorze, bo kilka lat temu to już było, byłam na takiej konferencji naukowej w Instytucie Śląskim, gdzie przedstawiano badania na temat tożsamości, czy poczucia byciem kresowiakiem. I o ile to pokolenie, które przyjechało z Kresów do Opola, mówiło, jestem kresowiakiem, ich dzieci mówili, moi rodzice pochodzą z Kresów, a wnukowie, czyli pokolenie obecnych 20-30-latków, mówili, jestem stąd, jestem z Opolszczyzny. Czyli jakby totalnie zatracili tą tożsamość, że ich korzenie są na Kresach. Czy pana zdaniem troszeczkę to teraz wróci? To myślenie, jestem... To się różnie rozkłada. Są rodziny, które bardzo kultywują pamięć swoich przodków. Wiedzą wszystko o dziadku, pradziadku, robią drzewa genealogiczne, żyją tym. Są bardzo mocno związani. I są rodziny, że zupełnie go nie interesuje. Ja zaczynając zajęcia na uniwersytecie ze swoimi grupami na seminarium magisterskim, pytam, skąd jest twój dziadek? Skąd jest prababka? Nie wiem, panie profesorze, nie wiem, gdzieś ze wschodu. Gdzie ze wschodu? No gdzieś tam, nie wiem. No. O, już wiem, z Rosji, z tego Lwowa. No to wiem, że mam czynienia z rodziną, gdzie w ogóle zanikła tradycja. Jak on myśli, że Lwów był w Rosji, to już nic nie wie. I są z kolei, że wie wszystko. Mhm. Ma zdjęcia, ma fotografie, szanuje to. I to jest właściwa postawa. Jeżeli nie znasz swoich korzeni, swoich przeszłości, to jesteś właśnie, żyjesz jak ta mrówka, która napełnia się i opróżnia. Nie wie, nie ma nazwiska, nie, żyje, odchodzi, znika. To jest pustka. Nowoczesne narody europejskie pilnują swojej tradycji. Patrzę na Niemcy, którzy mają te swoje ziomkostwa, proszę Państwa, imponujące. Ja się urodziłem w Szczegomiu, tam przykład. Z Szczegomia wysiedlono Niemców do miejscowości Lemgo pod Hanowerem. Jak pojechałem do Lemgo, to na środku rynku w Lemgo jest kamień, jest napisane. Stąd do miejscowości Strigau i Niederschlesien, do Szczegomia na Dolnym Śląsku, jest 700 km. Stąd przyszły część naszych mieszkańców, a w ratuszu są 4 sale. Historia Strzegomia, zdjęć, pamiętanie o korzeniach. Panie profesorze, a czy na tych spotkaniach obserwuje pan również młodych ludzi? Bo jak często uczestniczę w tych spotkaniach, to głównie starsi ludzie. Przeważają starsi, ale pojawiają się coraz częściej młodzi, coraz częściej młodzi, przychodzą... Młodzi, czyli 30, 40? Tak, bo jest też inna też recepcja. Młodzi nie chodzą na spotkania autorskie. Młodzi żyją jednak w internecie. Powstał inny świat wirtualny. Ja na przykład odbieram w tej chwili wiele rzeczy przez internet, przez moją skrzynkę mailową. Ja tam koresponduję, bo skąd ja mam te ogromne ilości zdjęć, które są w moich książkach i wiszą na moich nośnikach pamięci? Od wnuka, bo dziadek już często i babka nie ma pojęcia, jak puścić mi maila ze zdjęciem, a on ma. I głównie ja dostaję dziennie 5-10 maili od różnych rodzin. Z Krakowa, z Lublina, z całej Polski, z informacjami. Czyli
oni inaczej to czytają, inaczej żyją. Jest cała sieć, jakbyście weszli w internet, kresy, taka tematyka, to tam jest cała literatura ogromna. Ten młody człowiek może nie kupi książki, bo on żyje w innym rzeczy, w innym świecie. On sobie ściąga na swoich tabletach artykuły, które go interesują i te korzenie. Także to się strasznie zmienia. Internet po prostu zmienił naszą rzeczywistość. Zamknął nas na kontakty bezpośrednie. Ja często widzę młodych ludzi czekających poczekaniu u mnie przed ekranem, że oni siedzi chłopak z dziewczyną i nie rozmawiają z sobą, tylko zanurzeni w swoich laptopach, w swoich telefonach i tak dalej. I tak też jest z nimi. To jest inny świat. Moja młodość była inna. Myśmy się grupowali na rajdach studenckich, klubach studenckich, myśmy tam byli często. Ja znałem wszystkich kolegów na roku. Dzisiaj ich wymienię nazwiska, którzy byli nam. A ci są na rok, nie wiem, kto tam jest najbliższe. Na fejsie sprawdzi, kto jest na roku. To jest inny świat i dlatego tak ta kresowość funkcjonuje. Inaczej. Panie profesorze, przyszedł pan do nas do studia z ostatnim dziełem, Kresowa Atlantyda. Który to już tom? To jest ósmy tom. Ósmy tom i wszedłem na Wołyń. Bo tutaj mnie wołyniacy atakowali, bo siedzi pan, mówi, ciąg na tym Podolu we Lwowie, na Pokuciu, a my kiedy będziemy czytać o Podolu, o Wołyniu? Czyli jakie miejscowości? I tu zrobiłem Łuck, stolica Wołynia, Kiwerce, Przebraże, to słynna miejscowość, Niemodlinia, jest dużo Przebraża, oni się tam obronili przed banderowcami. To jest historia dramatu Wołynia, który w czasie wojny spłynął krwią, przez to, że doszło tam do czystki etnicznej, banderowcy mieli wykorzenić tam polskość. Ja odtwarzam tą historię dramatyczną. To się tu jest w pełna Atlantyda. Nie ma już tych miejscowości, tych wsi. Przebraże już nie ma takiej wsi. Nazywa się Gajowe i tak dalej. Ja dzięki zdjęciom właśnie wnuków, prawnuków, odtworzyłem historię tej miejscowości. Kto tam żył, kto tam był szewcem, kto tam był notariuszem, kto tam miał sklep. Co przeżywał, kto miał pensjonat w takich Kiwersach, gdzie było małe uzdrowisko. Nagle to odżyło i myślę, że te książki moje nakręcają też zainteresowanie, bo widzą, że to, co ja mówię na spotkaniach, że historię tworzą nie tylko królowie, książęta, przywódcy partii, prezydenci, arcybiskupi i generałowie. Historię tworzymy wszyscy. Jeden z nas tworzy historię swojej rodziny, drugi miasta, miejscowości. I ja piszę historię notariuszy, lekarzy, właścicieli pensjonatów, twórcy bibliotek, ich historie. I to jest to historia społeczna. Tak jak piszą Szwajcarzy, jak piszą Anglicy, Francuzi, no to niesie. I o tym możemy przeczytać już w ósmym tonie Kresowej Atlantydy, a gościem dzisiejszej Loży Radiowej był profesor Stanisław Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.